Czy macie troszeczkę żalu, że nie zakwalifikowałyście się do preselekcji? Wiesz, to tak, po pierwsze, to nawet nie jest tak, że myśmy się nie zakwalifikowały, bo te rozmowy były, natomiast utwór był napisany w języku hiszpańskim. Jak się później okazało, to powinno być albo po polsku, albo po angielsku. Ale czy my mamy żal? Nie, my wszystko traktujemy jak doświadczenie. Szukujemy wiele nowych muzycznych nowości, zresztą nie tylko muzycznych. I skupiamy się na tym, co przed nami, na tym, co tu i teraz. Też myślimy, że wszystko jest, przepraszam, po coś. Także jest takie poczucie, że jeżeli się okaże, że będziemy miały reprezentować nasz kraj, to może za rok. Zobaczymy. Okej, czyli rozumiem, że na przykład opcja dzikiej karty też nie jest możliwa, ponieważ wasza piosenka jest po prostu niezgodna z regulaminem. My tak naprawdę w którymś momencie, jak dowiedziałyśmy się, że utwór powinien być po angielsku albo po polsku, trochę zostawiłyśmy ten temat na drugą sferę, bo przyszły nowe pomysły na projekt, nowe pomysły na współpracę, żeby to gdzieś tam poszło dalej. My planujemy na pewno tria z kimś, z mężczyzną, że już nie będziemy mówić tak dokładnie z kim, natomiast rzeczywiście muzyczne niespodzianki i w tym momencie chcemy się skupić na tym i na koncertach, a ta Eurowizja, jak będzie, to będzie, jak nie, to nie. No Duda też w ostatniej chwili wystartowała, że jednak tak, więc nie wiemy, może jeszcze się coś zmieni w tej kwestii.